Pupi Playtime, chapter 3. Głęboki sen. Mam nadzieję, że gra będzie na tyle ciekawa, że nie zapadniemy w głęboki sen grając w nią. Natomiast let's go. Generalnie odcinek zaczyna się dobrze. Już w samym menu mamy ziomeczka, który ma na sobie adresówkę z chałek. Dobra, nowa gra. What's the time? Playtime! 19:18. Zdaje mi się, że animacja, którą teraz oglądamy, jest intrem do nowych mobków, które będą w grze. Catnap! Please, help us go to sleep, Catnap! We need it, Catnap! Please help us! Sleep, sleep, sleep! To jest idealna reklama! Jakiś nowych pastilek Listerine! Only one thing appears glaringly certain. Your children are not safe with Catnap. Moje dzieci nie są bezpieczne z Catnapem! Kto to jest Catnap? Jaki to jest polski youtuber ze starych czasów? Muszę go poznać! Okej, okay. Dość ciekawe intro. Czy jakiś ziomek chce nas właśnie wywalić na śmietnik? Co się dzieje? Dosłownie. Jezu, jak mi tej gry brakowało, jakie to jest fajne. No dobra, to teraz tak. Stąd przyszliśmy. Zgaduję. To się zamyka. Oh shit, oh shit, oh shit. Tam trzeba iść, tam trzeba iść. Tego nikt nie planował, to tak nie miało być. Rozglądaj się za obiektami, które możesz pociągnąć przytrzymując lewy albo prawy. To mogę. Ej, naprawdę mi brakowało tej gry. Okej. I teraz są platformy, na które możemy wskoczyć. Dobra, widzowie, mamy to! 15 sekund odcinka, już coś strzeliłem! Jestem pro! I teraz, zgaduję, musimy skoczyć tam na górę. Damy radę w ogóle? Jo, damy radę i trzeba pójść tu. No póki co gra nie jest ani straszna, ani trudna, ale jest znacznie lepsza graficznie, tak szczerze. Okej, jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest jakaś małpa powieszona? Naciśnij E, aby wejść w interakcję. Z drzwiami! Okej! Okay. No cześć, kamera. Jak sobie pójdziemy tutaj, to tu cokolwiek będzie? Są jakieś dźwięki wydawane. Co tu się dzieje? Co tak hałasuje? Coś się zbugowało tutaj, nie wiem co! W ogóle ta zabawka jest powieszona. Dlaczego ktoś tą zabawkę powiesił? Co to jest za chora gra? Co tu się w ogóle stało w tej części? Ten jest powieszony. To też jest powieszony jakiś króliczek. Co jest grane? To jest normalnie moje dzieciństwo, widzowie. Dobra, i teraz tak. Musimy wskoczyć na te tłoki. Wow! Jestem pro. Dobra. No wiecie, no już to się zapowiada dobrze. Nie zapowiada. Jak się z tego korzystało? To się po prostu przyciąga. Aha, ja to puszczę i to odlatuje. Dobra, spoko. Nowy rekord, widzowie. Ile? 38 sekund w odcinek i zdechłem? O nie! No, nowy rekord, widzowie. 42 sekundy i zdechłem? Generalnie widzowie nie, że coś, ale ja bym powiedział, że na tym levelu jest strasznie tłoczno. Zaliczę potłoki, jest tłoczno. Stop it. Get some help. Okej, okay. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu socjalnym. I tu jest kaseta. Pierwsza kaseta, widzowie. Dawaj. Co to było? Nie, takich kaset ja nie chcę oglądać. No dobra, ale tak, to jest przerażające. To jest przerażające. Co wam te zabawki zrobiły? Tutaj będzie można wejść, ale nie mogę teraz wejść, nie wiem czemu. Aha, to nie muszę tam wchodzić nawet, super. Godzina radości. Godzina radości z przeciętnym polskim youtuberem. Nie! Dlaczego ja w ogóle... Mnie to bawi. Nie powinno. Nie bawi mnie to. Dobrze, wrzuciliśmy baterię i wychodzimy. Let's go. Naciśnij tutaj. Dobrze, słoniku, zaskocz mnie. Jestem gladiatorem. Doskonała wiadomość, dziękuję. Tutaj telefon dzwoni. Mamy ikonkę dzwoniącego telefonu. Czy to jest znowu urząd skarbowy? Gdzie jest ten telefon? Dawaj. Halo? Na chuj ty dzwonisz, kurwa, dopiero wstałem. Wypierdalaj mi. No chwyć to. No, kurwa! Nareszcie.
Okej, okay. Mogę otworzyć? Mogę otworzyć. Jestem pro. Bez kitu! Miło cię poznać, Oli. Jesteś super. Dobra, czyli tak. Tutaj jest lokomotywa z chapteru drugiego. Myśmy zakończyli chapter drugi uciekając z lokomotywą i widzę, że właśnie ją znaleźliśmy. I generalnie TLDR. Jesteśmy teraz na terenie, na którym ten catnap sobie poluje, więc prawdopodobnie będziemy ofiarą. Czekaj, kiedy to youtuber jest ofiarą? Ej, moment, hold up. Moja dupa nie jest gotowa. No ale generalnie TLDR catnap jest naszym przeciwnikiem w tej części. Okej, okay, wchodzimy sobie tutaj. Siema, mordo, ale masz mi bioderka. Mua. Tutaj jest przejście dla ochrony, więc bijamy. Doskonałe te kamery, wszystko widać. Czekaj. Tu czegoś brakuje. Dlaczego nie mogę browara wziąć? No dobra, jest pomieszczenie z ochroną. Tutaj nie ma nic. Tu jest kolejne przejście. Chwyć rączkę rączką i obracaj ją za pomocą Q i E. Muszę zaimować beam na input? Aha! A jak to obniżyć? A nie, holda, bo ja mam w to celować, okej. Okay. Czekaj, czego tutaj nie chcesz? A nie mogę zrobić tak? Okej, okay, to nie wiem, czemu nie mogłem tego bezpośrednio połączyć, ale spoko, niech jest. Czekaj, dlaczego znowu jesteś w tym samym miejscu? Chyba, że teraz zasiliłem kamery czy coś, nie wiem. Nie zasiliłem kamer, tu jest kabel, który prowadzi do nikąd. A ty co chcesz? Klara Sobieraj z Regionalnego Centrum Wsparcia Ekologii. Nie jesteś zainteresowany. Do widzenia. A tutaj mamy... Open. Coś otworzyliśmy, ale nie wiem co. To tutaj mamy... Aha, też open otworzyliśmy wejście, czyli możemy pychać jakąś kolejką. Petarda. Wejdźmy do kolejki. Wyceluj beam w coś tam, ale tutaj nie ma żadnych... Wiecie co, widać, że ta gra wyszła godzinę temu. Tu jest tyle niedoróbek, że się pale nie mieści. Tak serio. Okej. Okay. Czekaj, co to jest za miejsce? What the hell? Gdzie byśmy wjechali? To jest jak jakieś pomieszczenie z Duma. Myślisz, że do piekła, co jest grane? Oni tu zabawki robią? Fabryka zabawek, panie, to wygląda jak jakiś reaktor w Czarnobylu. Gdzie my wjeżdżamy teraz? Co to jest piec? Czy my wjeżdżamy do pieca? Co to jest? Care. Our very own on-site orphanage. Our very own ecosystem beneath the surface. Oni zrobili podziemny sierociniec dla dzieci. May Playcare bring joy, inspiration. To jest... Ja, ta gra jest dziwna. Orzeł wylądował. Dzień dobry. Dlaczego ty dzwonisz do mnie znowu? No. Okej. Okej. Czekaj, co? Pod tą statuetą jest pomieszczenie, które dosłownie zasila cały ten przybytek? W sensie, to jest dosłownie reaktor? Zrobiliście sierociniec, który jest nad reaktorem! Co jest z wami nie tak? Ty, ależ dupsko, baby. Ty się nie patrz. I tutaj jest... Bobby Birchag? Jezu, nie, słuchajcie, wyłącz się, zamknij mordę! Może wejść tylko autoryzowany personel. Wchodzimy. Co to jest? A tutaj są kable. Tu możemy się dostać? No możemy. Dostaliśmy klucze? No. Nie wiem. Ten klucz powinien prowadzić tutaj. To są niebieskie drzwi, to się zgadza. Idziemy jakimś creepy pomieszczeniem. To jest kolejny poziom? I za szybko to idzie? Tutaj jest fagata pływająca w pieniądzach po pierwszym miesiącu OnlyFansa. Spoko, doceniam. Nie zapomnij swojej maski. Dobrze, więc tutaj zaraz będzie do podniesienia jakaś maska. Jakaś nowa mechanika, to będzie fajne. Welcome to the gas production zone. The beating heart of the whole evil Playcare system. Co to jest za miejsce? Widzowie, przed chwilą odsłuchaliśmy, jak brzmiał jeden z NPC-ów. A teraz jesteśmy w miejscu, które nazywane jest fabryką gazu. Przecież to się nawet nie da, te memy piszą się same, nie? Co się stanie, jak to klikniemy?
Nic się nie stanie, petarda. No okej, okay. Czyli musimy zdobyć baterię, bo te baterie wtedy coś robią. Tu jest przycisk, którego klikamy i sobie nic się nie dzieje, ma to sens, bo nie ma baterii. Co to jest za miejsce? To miała być produkcja zabawek, co to jest za egzoszkieleton jakiś w ogóle? Co jest pod tym włazem? Czy rząd przygotował już cele dla Stewarta? No dobra, ale tak, mamy zieloną baterię. Zgaduję, że wtedy otworzą nam się te drzwi, tak? I teraz tak, tutaj jest miejsce na zieloną kasetę, więc gdzieś ono tutaj będzie leżeć. I leży. Dawaj, zaskocz mnie. Grabpak 2.0! O! Dłuższy kabel, zmiana rąk jest prosta? Doszła mechanika zmiany koloru rąk! Co? Prototyp to jest jetpack? Ale jaja! Widzowie, dostaliśmy grabpaka 2.0. Jakie dowalone! To wygląda jak teraz taka ręka z Cyberpunka, co ja mogę z nią zrobić więcej? Czekaj, what? Ja chcę jeszcze raz! Widzowie, możecie mi teraz naskoczyć! Tam jest jakaś chyba znowu trampolina do skakania. Jup. Tutaj też. Oczywiście, no nie mogło się udać za pierwszym razem. Za drugim też nie. Za trzecim już tak, super. Barszcz. Pup, jesteśmy po drugiej stronie. O dobra, i teraz ciebie potrzebuję w taki sposób. Aha, a co mi to daje? No bo ja do tego nie doskoczę, wrócić nie mogę. Uff, nie było pytania. O nie! F, proszę o F na czacie. Dobra, ja mam gdzieś wskoczyć, tam nie. Tutaj nie. No to ja muszę przeskoczyć tam przecież. Może tutaj? Nie. No nie, no to na pewno nie będzie tu! No nie! Co ja robię źle? Zdaje mi się, że musimy doskoczyć tam, więc ja muszę przebiec tak. No ale to się nie da! What? No ale ja tak nie mogę doskoczyć! Wiem! Wpadłem na to za pierwszym razem. Dosłownie, za pierwszym razem na to wpadłem, więc... Okej, okay, super. I teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, tam jest gaz. Okej, okay. No dobrze, teraz tutaj nie mogę się dostać, łaj. Mogę się dostać tutaj. Okej, okay. To na pewno chodzi o to. Ale tego nie mogę chwycić w ten sposób. Ja bym musiał to jakoś otworzyć. Nie ten... Nie ta ręka! Czy ja to mogę podnieść? Nie mogę tego podnieść. Dlaczego nie mogę tego podnieść? Teraz? No nie, to nie działa. Dlaczego to nie działa? Przecież robi ci prąd! What do you mean? A może ja to dosłownie muszę... Ale przecież to się nie przebije przez... Czego ty chcesz ode mnie? No tu jest jedynka. To jest dwójka. Nie mogę tego zrobić tak po prostu, bo muszę to przepuścić przez to. Ale to się nie chce chwycić, dlaczego? No bo tamto się nie otworzy, dopóki nie kliknę tego. No bo tutaj jest sygnał. Ale to nie chce. Czego to oczekujesz ode mnie? To nie działa. Dlaczego to nie działa? Co to pod takim kątem ma chwycić? No w życiu! A mnie zaraz cholera weźmie. A może to muszę jakoś przez... A może ja to muszę przez dwa naraz puścić? Temu tutaj są dwa piorunki! Dobrze, i teraz tak, to też trzeba obrócić razy dwa. I jakbym miał obstawiać, to zgaduję, że to będzie w taki sposób. I teraz lecę tam i to musi polecieć do tego. Tak obstawiam. Czy mam rację? Na pewno. No picobello. Mogę teraz to kliknąć? Okej, okay. Teraz gaz jest na środku. O oh, fuck. Nie. Oh no! Someone killed the power. To ja. I sent you another key. It's under the statue. Use it to get into home sweet home. Then once you're inside, find the building's backup generator. Good luck. Okej, czyli plan jest taki, że idziemy do home sweet home i trzeba znaleźć backupowe zasilanie. No spoko, ale przeszliśmy już tyle gry. Jesteśmy w 3/4 gry, a dalej nie było spotkania z tym kocurem całym. To będzie tutaj, tak? Ja pierdzielę, to jest straszne, jak to jest ciemno.
Toy Store, no connection. To powinien być klucz. No właśnie, mamy klucz i idziemy do Home Sweet Home. Produkcja gazu 0%! Przestańcie z tą produkcją gazu! Dlaczego ta postać musiała być taka zła wcześniej? To wygląda jak dom. Home Sweet Home, tu by pasowało. Tak. To wygląda jak pomieszczenie z horrorów. 1:1 jak pomieszczenie z horrorów. Okej. Trochę jest to przerażające. Aha, to ja może tam nie wchodzę. Tam jest pełno gazu. Aha. Co ja mam z tym gazem zrobić? Chyba, że ten mój zestaw już jest odporny. Ty, może to o to chodzi? Okej. Okay. To wygląda jak zejście do typowej bazy w Minecrafcie, nie? Tutaj mieszkają villagery. Tak. Wszystkie drzwi są pozamykane. Nie czuję się komfortowo idąc tutaj. Czuję, że coś zaraz na mnie wyskoczy. Happy and fun was it done. Aha, czekaj, nie. Happy and fun way was it done. W szczęśliwy i zabawny sposób zostało to zrobione. Ale co? Nie, mówiłem, że coś tu będzie. Tutaj jest coraz więcej śladów tego stwora. To się nazywał Capnap? Coś takiego? To będzie kolejna część historii? Znaczy najciekawsze jest to, że w ogóle zniknęły nam aktualnie ręce. Dzwoni telefon, ale nie możemy się tam dostać. Matko, myślałem, że tam jakieś dziecko klęczy. Widzę! Właśnie zauważyłem, że muszę uciekać! Tylko dokąd? Nie, jakie to jest schizowe miejsce. Dokąd ja mam iść? Ja zgubiłem orientację kompletnie. Nie, to za bardzo wchodzi na psychę. To za bardzo... Uciekam stąd. A to co to jest? Mogę podejść? Muszę podejść! Oli cię pragnie? Oli, ej! Zwierzaku ty! Czekaj. Co jest grane? Co się właśnie stało? Utknęliśmy w jakimś dzikim rondzie. What? Ale schizowe! Mamy iść w lewo, czy prosto? Poszedłbym prosto, bo tam jest jakiś komputer i na pewno nie byliśmy w takim pomieszczeniu. Gonicie wina. W sensie, że Holmes nawiedza bardziej. Nawiedza cię wina, poczucie winy. Yikes. Get up. Get up. No przecież stoję. I dalej idziemy za tym typem. To w sensie wygląda trochę tak, jakby on chciał nam coś pokazać. Ja nie wiem skąd ja przyszedłem, gdzie ja mam iść. Tędy chyba nie szliśmy. No. Nie, szliśmy. Bo to trzeba iść w lewo. Matko, jakie schizowe. To wygląda jak wyjście. Tak szczerze to wygląda jak wyjście. Mhm. Przeraża mnie to. I tu będzie kolejna kaseta. Dawaj, nie mogę się doczekać. Worry not, for your supervisor is here and happy to listen. Should you come back years later, your conscience finally getting the better of you, may you descend into the dark and the dust, finding all the ways. Dlaczego kamera mi od razu poleciała na ekran? Each hungry for your return, each eager that they might find you. Widzicie, co się dzieje? A world that's theirs now. Welcome home. Nie! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Ho, spierdalaj! Nie wierzę! Ziomek wyszedł z telewizora, dziewczynka z Riku, biegnij! Gdzie mam pójść? Gdzie ja mam... Ale mam gdzieś o skórkę! Ja nie miałem gdzieś uciec! Mieliśmy schizy przez gaz! Czyli faktycznie nie mamy maski! Dobrze wyczułem! Ale jaja. Cześć dzieciak, piona.
Jak widzę tutaj naprawdę na każdym obrazku dzieci i napis, o, godzina radości, to się zastanawiam za ile. Znaczy, co? Kto to powiedział? Okej, okay, i teraz jesteśmy w tym całym domu. Tu możemy wejść? Nie możemy. O, mamo. O! Jest jakieś przejście, nie widziałem go. O, wow, 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 gaz! Ja muszę znaleźć jakąś maskę. Dawaj, full pizda! O, to! Let's go! Zarobiste! Widzowie, to byłbym ja, gdybym Buddą. No ale co dalej? Nie mam żadnej maski, niczego. Zbliżać się nie mogę, bo dostanę damage. No nie mogę, czy mogę? Mogę? Udało mi się? Nie udało mi się, no to nie. No dobra, to zróbmy tak, posłuchajmy, co masz do powiedzenia. Ja się spotkałam z takim piłkarzem, kurwa, Lecha. No bo generalnie z tego, co widzę, to tak. Tu jest połowa słońca, tutaj jest druga połowa słońca. I obstałem, że jeżeli zrobimy te dwie połówki, to tworzą się drzwi, nie? To jest jakby takie dosyć logiczne. A tu jest maska! Aha! I teraz mi to mówisz. Dobra, dawaj. Moment, muszę zdjąć. Dlaczego nie mogę teraz tego chwycić? Ach, bo to jest zbagowane, bo ten samochód już pojechał, tych kartonów tu nie ma. Dobra, co mi to dało? Poczekaj, ej. Poważne pytanie, co mi to dało? Jak tu się wydostać? Obstawiam, że ten samochód to powinien być, a my się powinniśmy po nim wdrapać. Dobra, musiałem przydać save'a nowa, bo to miejsce było zbagowane. I teraz możemy od nowa odpalić samochód. Tu! Leci na pełne, jakie to jest fajne. Aha, rozwalił tu wszystko na swojej drodze, ale wiecie co, to nam nic nie dało. Aha! Okej. Okay. No spoko, jesteśmy w pralni. To prawdopodobnie pralnia brudnych pieniędzy, bo ten koleś na pewno nie zarabia w życiu uczciwie. Ma za dużo pieniędzy, nie ma takiej opcji nawet. To jest ta mniej fajna część Puppy Playtime. Ej, widzowie, patrzcie! Dziewczynki! Z warkoczykami albo bez warkoczyków. No dobra, i teraz tak. 0% powera. Dalej 0% powera. Okej, okay, czyli musimy w tym labiryncie znaleźć jeszcze jedną baterię. I teraz tak, jedyne miejsce, w którym możemy pójść, jest tak naprawdę tutaj. Te drzwi są otwarte. To jest dziwne. Mogę przed nią stanąć? Ej! Mamusia, długie nogi! Czek ci tam wabiłaś. Nie mogę nic zrobić, ale jaja. Patrzcie, nie wierzę. Dobra, zamknijmy ją tu. Ma ktoś klucz? I 30 ton betonu? O matko, to źle wygląda. Żule tu łażą! Słyszeliście? Super, dawaj to. Dobrze, my musimy przeskoczyć tutaj na 100%. Okej, okay. 50% energii. Możemy stąd wyjść, ale to jest schizowe. Dawaj, taranujemy! Dawaj, na pełnej! Buduta! Pięknie! Jaka to jest zarobista mechanika? Uwielbiam to. No dobra, co mam zrobić? Jesteśmy teraz na takim pięterku. Tutaj nigdzie pójść nie można, chociaż tam jest bateria. Tutaj jest telewizor. O, można kasetę jakoś wsadzić. Super, nie mogę się czekać. Uwielbiam tę kasetę, to jest moja ulubiona część gry. Okej, okay, dobra. Matko, co się stało? To tak, tutaj jest na pewno jeden pstryczek elektryczek, tutaj jest... Aha, zostaliśmy zamknięci, to się stało! Tu jest pstryczek, który nam nie działa. Tam jest bateria, do której tak się nie możemy dostać. Musimy gdzieś znaleźć pstryczek, który da nam prąd, żeby zasilić to, żebyśmy mieli zasilenie w prąd. I to chyba jest to! Nie, to nie jest, to nie było tematu. Tak, to jest to! A, jestem sprytny! No, pro player po prostu, nie? Dobra, teraz tak, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. Tutaj były niemowlaki. Skąd ja mam wziąć zasilanie? Gdzieś stąd. A, z tego samego miejsca! Okej, okay, dobrze. Jak się przestraszyłem tego misia! Zwiesiłem się dosłownie na chwilę! Weź, stary, mnie nie strasz w ogóle! Powiedziałem ci, nie strasz mnie, grubasie, ty najgorszy! Ej, poczekajcie, on ma baterię na plecach. Ty, grubasie, powinien się obracać. No przestań! Trzeba go jakoś oszukać. Jeszcze nie wiem jak, ale wymyślę. Możemy wejść do wentów. Co, my go nastraszyć z tych wentów? Jaki jest plan? Z jakieś zasilanie? Co ja mam zrobić?
przypadku. Co się właśnie stało? Co ja właśnie kliknąłem? Jak ja mam się tego niedźwiedzia dostać? Gdzie jestem? Co to są za kartony? Co to są za drzwi? Dokąd ja wchodzę teraz? Aaaa! Aha, bo to są kolejne baterie. Tylko skąd ja mam teraz baterię wziąć? Jedną ma ten niedźwiedź. Tutaj ja w ogóle wyszedłem z wentów, nie da się do nich dostać z powrotem. Aktywowałem ten pstryczek i nie wiem, co on zrobił. Tutaj są kolejne jakieś pstryczki do bezpieczników. Tu nie mogę przejść. Tu mogę wejść. Co to jest? To jest pokój dziecięcy, w którym nic nie ma. To na cholerę mogę do niego wejść! A! Co tutaj będzie? Lampa, przestań. Tu? Pomocy. No ja też potrzebuję pomocy teraz, bo nie wiem, co mam zrobić. Tam są jeszcze jedne wenty. I do nich też się będzie można... Nie, nie, nie! Dużo wentów. Daj mi ten prąd. Okej. Okay. A, bo tutaj też to wejście się wtedy otwiera. A ten się dalej patrzy na mnie. Jak go zwabić? Ja potrzebuję jakieś dziecko. Może teraz mnie nie zobaczy. Nie widzi mnie. Uwaga. I co? Chcesz baterię? Żryj! Chcesz? Chcesz? Bateria! Spróbujmy zrobić tak. To będzie jedno. I spróbujmy pójść po drugi ładunek. Zdążymy, 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 zdążymy? Dobra, zdążyłem. Otworzyłem to. Jestem pro. Jestem totalnie pro. Matko, co ty mnie tu... No dobra, i teraz co? I teraz mam zapuścić samochód i ty starodujesz te boksy! Petarda. Dawaj, let's go! Jedziemy, jedziemy! Udało się na nim pojechać, to jest niesamowite! Nie sądziłem, że to zadziała! Idźmy dalej. To już nie jest dziewczynka. W tym pokoju aktualnie jest kobieta. Kto wie, to wie. Wbijamy. Chyba się nie myła. Dobrze, co my tu mamy? W zasadzie tu nic. To wygląda jak jakaś fabryka? Czy tutaj byli, czy nie? Nie wiem nawet. Zastanawiam się tylko, czy jest jakiś koncept tego gazu. Że on coś konkretnego jakby robi, jakoś szkodzi. Hop. Dobra, i teraz tak. Jesteśmy z jakimś Fernando Alonso. Podpaski. Doskonała przemowa, dziękuję. I możemy wejść do środka. Tak, bo przyszliśmy stamtąd. Musimy aktywować generator, który jest tu. Dokładnie tak. I teraz prąd masz. To go włączy, czy coś? Okej, okay, nie, ale możemy tutaj wejść. Czyli tak musimy włączyć generator, dobra. Naciśnij E, aby użyć wieżyczki? Ty, to normalnie jest wieżyczka z rączką. Okej. Okay. Wow! Co jest grane? Mi się zdaje, że my to musimy ustawić w tą stronę i teraz dopiero użyć wieżyczki, żeby w to strzelić. Dokładnie. I teraz jak to puścimy, to się drzwi zamkną, prawda? Dokładnie tak! Nie, no jestem pro! I mamy kolejną wieżyczkę, która nam coś pomoże na pewno w życiu. Dobrze. Jestem tu na górze. Co to nam daje? Nie czaję. Tu nic nie ma. A tutaj jest. Okej. Okay. I tam jest pstryczek. Dobrze. Okej. Okay. To tak, ciebie muszę aktywować, bo muszę strzelić do tak jakby tego. Aha. Tak. I co? A, i to nie może strzelić. Okej. Okay. Czyli tego trzeba wyłączyć. Tak, musimy go wyłączyć. I teraz strzelamy jeszcze raz. No i co? Aha. Jezu, jak ja jestem inteligentny, ja powinienem złożyć jakąś firmę normalnie. A no tak, hałki.pl, widzowie! Jeżeli jesteście jak Popek i kochacie swoje pieski, tylko w tym dobrym znaczeniu, a nie tym złym, to wraz z Anielą prowadzimy firmę hałki.pl, na której produkujemy obroże, szelki, smyczki, adresówki, a nawet zabawki. Takie jak przepiękne nowe kule węchowe. Jeżeli kochacie swoje zwierzaki i chcielibyście sprawić im jakąś niespodziankę, to serdecznie zapraszamy. Link w opisie z kodem SMOK, 5% rabatu. Very śmieszne, nie przestraszyłem się, nie boję się w ogóle, ja się ogarnę raz do tej grze, nie przestraszyłem. Okej, okay, ten przycisk nam przywołuje windę. No nie gadaj, że jestem za gruby. O co chodzi tej windzie? Czy ja jestem za gruby, czy nie w końcu? No dobra, i wróciliśmy do punktu wyjścia. Myśmy tutaj byli, czy myśmy tutaj nie byli? Mi się zdaje, że myśmy tu byli. Okej, okay, jakieś przeczytanie. No to dobrze czułem, że już byłem w tym miejscu. No dobra, ale zasilania jak nie było, tak nie ma. Więc co nam to dało? No, no! Let go! They didn't do anything wrong. Co? They're actually here to help. Żartujesz!
This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Poppy mnie właśnie zaprzyjaźniła. Looks like the train crash hurt us both. You've been through so much. You deserve an explanation. Come on. Ale faza, jesteśmy przyjaciółmi. Co to jest za jakaś sekta? Listen, I'm not your enemy. But I can't just let you leave. What's happening down here is bigger than all of us. Okay. I need you. Okay. So we can get revenge on those monsters who've tortured you. They didn't act alone. They're disciples of the original. The prototype. Do the honors? Nie wiesz, ja się niekomfortowo czuję normalnie. Laska, przytulę cię. Kocham cię. Mua. Pup. Aż grę zlagowało. Wow. Mamy prąd. You killed Huggy. Jezus. You killed mommy. You freed me. You are perfect for this. Jestem perfekcyjny, bo wszystkich wymordowałem. Słuchaj, ja znam pewną personę, która naprawdę by ci się w życiu spodobała, nie? Ale nie będę wymieniał sobie jej nazwiska, bo demonetyzacja. I wiecie co? Na tej lasce przytulającej dziecko zakończmy. Jeżeli pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, nagrywam kolejną część i jeszcze jutro albo pojutrze wleci na kanał. Nie zawiedźcie mnie. Cześć.